mocno z Gorzeleckiej, panie starosto. Czy nie dało się tego przewidzieć, że ten most będzie zamknięty przez tego żurawia i że ten żuraw, no jako urządzenie, jak pan to wcześniej założył, elektryczne, po zalaniu stanie się po prostu urządzeniem uszkodzonym. Nie można było, nie wiem, administracyjnie wydać decyzji nakazującej rozbiórkę tego. Bo oni jeszcze w niedzielę, w sobotę już nawet, no, tego żurawia, oni zdawali sobie sprawę z tego firma, że zaleje tego żurawia, bo oni go jeszcze dociążali płytami, żeby on się nie ruszał. Więc podejmowali decyzję. To nie jest most, który jest administrowany przez powiat bolesławiecki czy miasto Bolesławiec. To jest most i droga, którym zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. My byliśmy w kontakcie cały czas z dyrektorem, w zasadzie to z wicedyrektorem generalnej, oddziału generalnej dyrekcji we Wrocławiu. Oni doskonale też wiedzieli o tym, że jest ogłoszony alarm. Tym bardziej, że u nas alarm był ogłoszony dosyć wcześnie, tak? Dobre dwa dni przed, a w zasadzie trzy przed tym, co się zdarzyło, tak? Przed powodzią. No, nie jestem w stanie ocenić, jakie motywy były generalnej dyrekcji, podejmując takie, a nie inne działania, bo te działania z nami nie były konsultowane, tak? W momencie, kiedy most, podjęto decyzję o zamknięciu mostu, ja wielokrotnie kontaktowałem się z generalną dyrekcją i powiem szczerze, też miałem takie autorskie pomysły, żeby go po prostu położyć nawet na siłę. No niestety nie uzyskało to mojej akceptacji po drugiej stronie. Myślę, że no, generalna dyrekcja musi też złożyć nam jakieś wyjaśnienia i to dosyć istotne, dotyczące tej sytuacji, która się zdarzyła, tym bardziej, że ta sytuacja miała bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i miasta, i gmin, powiatu. Rosto, mówił pan o problemach dotyczących zarządzania informacją, prawda? Ona nie była precyzyjna. Natomiast moje pytanie jest takie, dotyczące już tych informacji, które są przekazywane w tej chwili. Na jednym z portali została podana informacja, że most dzisiaj będzie uruchomiony. I teraz ja bym prosił o precyzyjną informację, ponieważ budzi to no, też pewne komplikacje, jeśli chodzi o ludzi. Ludzie tego słuchają. Rozumiem, że mamy zainstalowaną aplikację dotyczącą powiadomień z miasta. Stąd też ten szum informacyjny dotyczący tych spraw ludzie słuchają. Dlatego też bardzo bym prosił o, jeżeli informacja nie jest pewna, o nieprzekazywanie tych informacji dopiero w momencie, kiedy będzie jasne, że decyzja została podjęta i ten most zostanie uruchomiony, dopiero wtedy tę informację przekazywać, bo to wywołuje pewien szum informacyjny. Informacje przekazywane w moim imieniu i przeze mnie publikowane są na stronie powiatu bolesławieckiego i na powiązanych z tym stroną w portalach, na kontach, na mediach społecznościowych. Ja czytałem też tą informację, chciałem zwrócić uwagę, że ona była nieautoryzowana przez nikogo, więc tych wersji wydarzeń dotyczących mostu na ulicy Zgorzeleckiej, Fildorfa Nila jest przynajmniej kilkanaście, tak, podawanych z różnych źródeł, tak, bo tu mamy i źródło Generalna Dyrekcja, mamy wykonawcę. Ja mogę potwierdzić, że z panem prezydentem, z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego byliśmy przy tym moście przynajmniej trzy razy przez ten okres. I tyle, tak? Ale jak pan sam wie, takich informacji nie przekazywaliśmy publicznie. Pan starosta, bo pytam pana starosta, że pana prezydenta rozważa, nie wiem, może zawiadomienie do prokuratury w związku z prowadzeniem takich, a nie innych czynności na tym moście, czy oni sprowadzili niebezpieczeństwo katastrofy na nas, na ten most, na to wszystko, tak? Takim działaniem, my wiemy, jak to się odbywało, bo nasi, moi ludzie dzwonili tam, dzwonili do prezesa tego firmy, który był przestraszony, bo most w Głuchołazach mu poleciał, tak? Dwa mosty mu poleciały, więc tam jest, oni położyli naszą sprawę na szafce, za przeproszeniem, i zostawili na zasadzie takiej, a bolesławianie sobie mogą jeździć tak jednym mostem. Chyba trzeba wybrać taką drogę, żeby jednak uprawnione organy sprawdziły, bo nie można tego tak zostawić, panie starosto. Znaczy, ja oczywiście się to rozważę. Najpierw chciałbym mieć jakieś jasne i czytelne, jednoznaczne stanowisko ze strony Generalnej Dyrekcji, bo na razie go nie ma, tak? No, jest decyzja dotycząca, że zamknięto. Te powody tak naprawdę to my wiemy, bo trochę się domyślamy, trochę nam powiedziano.
ale tak, żeby to był jakiś dokument, który potwierdza, co się stało, no to ja nie wiem, pan prezydent chyba też takiego dokumentu nie ma. Raczej wątpię. Więc czekajmy na to rozstrzygnięcie. Dla mnie najważniejsze dzisiaj, myślę, że dla pana prezydenta też i dla wszystkich mieszkańców, jest to, żeby ten most po prostu otworzono. Panie starosto, ja wiem, że droga między Kraszowicami a Ocicami jest nieprzejezdna, czyli jej nie ma. Po drugiej stronie są dzieci, które dojeżdżają do Ocic i na dzień dzisiejszy niestety nie mogą dojechać. Mam pytanie, czy da radę zorganizować busa dwa razy dziennie, rano i po południu, żeby ten bus zabierał dzieciaki właśnie z Kraszowic, przejechał przez Włodzice, bo jest przejezdna droga, zabrał nową i dzieci bezpiecznie nam przetransportował do szkoły. Po pierwsze, na tym odcinku nie ma drogi. Po pierwsze, jeszcze wczoraj była tam woda, tak? Drogi nie ma na pewno, bo to już mamy potwierdzone, a dodatkowo oprócz tego, żeby był brak drogi, bo wczoraj był już pomysł, żeby tam budować drogę taką prowizoryczną, okej, to jest do zrobienia, tylko no, musi nie być wody, tak? Więc jeśli ta woda, ja dzisiaj nie byłem w Kraszowicach, więc ja mówię na bazie tego, co widziałem wczoraj, więc będziemy to rozważać. Jeśli chodzi o dojazd, no dojazd jest taki, że trzeba jechać objazdem. I myślę, że ten stan potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni, no ze względu na to, że nawet ten odcinek, który nie został zniszczony, ja nie wiem, czy my możemy go dopuścić do ruchu, bo no, proszę Państwa, no, musi tam pójść ktoś, kto się na tym zna. Nasi dwaj kierownicy zarządu dróg mają uprawnienia, więc myślę, że takie badanie zostanie dokonane niezwłocznie, tylko że no, woda musi no, nie być wody, no, no, to chyba jakby oczywiste, tak? Ale z tego, co wiem, to PKS dostosował, bo codziennie ten rozkład jazdy jest zmieniany, więc i korzystamy z tych wszystkich połączeń drogowych, które istnieją jeszcze, tak? Te komunikaty dotyczące zmian, z tego, co się zapoznałem, są codziennie ogłaszane. Ja rozumiem, że ten przejazd tych dzieci był realizowany przez PKS, tak? Tak, 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 ale mówię, wykorzystać drogę... Jest realizowany, czy nie jest realizowany? Tak, jest realizowany przez PKS. Ale nie, czy on fizycznie teraz jest realizowany? Dzisiaj był autobus rano do Nowej, tak? A podstawiany jest do Kraszowic, czyli Bolesławiec-Kraszowice, później Kraszowice do Bolesławca, gdzie muszą przejechać przez Mostową, czyli średni dojazd do Ocic to z godziny, jak nie więcej, bo to jest okres szczytu, gdzie no trudno jest przejechać. Ja sama dzisiaj jechałam. Pani radna, ale to właśnie tak tym polega klęska żywiołowa. Ja rozumiem, tylko że... Organizujemy ten transport w ten sposób, jak się go da zrobić. Ja chciałem pani radnej zwrócić uwagę, że jest kilka miejscowości w naszym powiecie, które mają trochę większe problemy niż godzinny oczywiście. Dojazd do szkoły. Myślę, że też powinniśmy zachować pewną miarę, tak? Pomyślmy o tych ludziach, którzy nie mają domu dzisiaj. Tak? Ja rozumiem, tak. I śpią w świetlicy w Trzebieniu, bo ja wczoraj tych ludzi widziałem, byłem tam, tak? Nie mają ani nawet swoich rzeczy osobistych, tak? To myślę, że też powinniśmy trochę dokonać jakiejś oceny, co jest teraz ważne, a co jest trochę mniej ważne. Jedna uwaga z autopsji, bo do niej się odwołam. Trochę tego zaangażowania w obronę mojego mienia, moich sąsiadów było, dlatego uważam, że jestem do tego uprawniony. A uwaga odnośnie priorytetów w działaniu służb miejskich przez ten czas. Nie wiem, czy Państwo podzielicie moją opinię, ale mam wrażenie, że priorytetem dla służb miejskich była infrastruktura miejska, a nie obrona mienia mieszkańców na terenie miasta. Uważam, że miasto zostało obronione siłami pospolitego ruszenia i siłami PSP plus ochotników z OSP, bo to widziałem. To widziałem tam, gdzie byłem, tam, gdzie pracowałem. I tutaj też taka uwaga odnośnie chociażby zaangażowania materiału wykorzystanego do sypania wałów. Pan starosta mówi o ilości piasku wykorzystanego, bodajże, proszę mi przypomnieć, to było 300 ton. Nie.
MZGK 3000 ton i 1000 ton. Okej, to nie ta wielkość, w porządku. 3000, natomiast ja bym to podwoił, bo tam, gdzie pracowaliśmy, to od dłuższego czasu w poniedziałek były wykorzystywane po prostu prywatne zasoby i sprzętu, i ludzi. I to zdecydowanie nie ta skala. Natomiast gdzie były w tym czasie służby miejskie, to myślę, że osoby uprawnione mogą tą informację udzielić, bo ja ich nie widziałem tam, gdzie było bronione mienie siłami tego właśnie, jak to kolokwialnie określiłem, pospolitego ruszenia. Jeszcze raz podkreślę, że dla mnie miasto to są przede wszystkim mieszkańcy i każda zresztą z miejscowości, a infrastruktura miejska jest na zdecydowanie kolejnym miejscu. Byłem w tym miejscu, o którym wspomniał pan radny Matyjewicz, i byłem w zasadzie we wszystkich miejscach, których zagrożenie, jeśli mówimy o mieście Bolesławie, z których zagrożenie mogło się pojawić i się pojawiało, tak? A w niektórych się nie pojawiło, mimo tego, że tak podejrzewaliśmy. I powiem szczerze, ja nie mogę powiedzieć złego słowa na koordynację pracy Państwowej Straży Pożarnej, ochotników, bo to też trzeba o tym pamiętać, służb miejskich i powiatowych, bo mam wrażenie, oczywiście tak, rzeczywiście zaangażowany były sprzęt firm prywatnych i środki firm prywatnych. Ja sam o nie prosiłem, tak? Ale w tej sytuacji kryzysowej to chyba jest rzecz zupełnie naturalna, tak? Raz prosiłem, a czasami firmy się same zgłaszały, że deklarowały pomoc i robią to dzisiaj, tak? W tym momencie, kiedy my tu obradujemy, więc to jest dla mnie rzecz zupełnie naturalna, tak? Ja nie zauważyłem jakiegoś bardziej preferowanego odcinka. Na wszystkich działo się mniej więcej to samo, więc nie bardzo rozumiem, myślę, że pan prezydent jak będzie chciał się odnieść do tego. Proszę bardzo. Najpierw do pana radnego. Służby miejskie nie dysponują opaskami, żeby pan mógł je rozpoznać. Więc pan nawet nie wie, które i gdzie służby miejskie działały. Przed chwilą pan starosta był łaskaw powiedzieć o tej ogromnej pracy pracowników MZGK, bez których tego piasku byśmy nie dowieźli, nie zdobyli worku. Również inne instytucje, takie jak MZGM, takie jak ZEC, które na terenie swojego zakładu napełniały worki i dowoziły te worki. Druga rzecz, infrastruktura miejska. Infrastruktura miejska to jest na przykład oczyszczalnia ścieków. Pan uważa, że tej oczyszczalni nie należało ratować? No skoro pan mówi, że to priorytetem była infrastruktura miejska. Państwo powielacie fake news. Pan Radosław Palczewski napisał gdzieś tam, że baseny to jest teren zalewowy. Panie radny, ja pana bardzo proszę, bo albo znajdziemy się w sądzie, albo pan wycofa te słowa. Teraz jeżeli chodzi o uzupełnienie informacji pana starosty. Proszę państwa, mapy związane z systemem informacji przestrzennej. System tworzony przez nas od kilku czy kilkunastu lat. One wielokrotnie pomagały w podejmowaniu decyzji. Ja dzisiaj mogę powiedzieć, bo wczoraj oceniliśmy, nałożyliśmy tereny zalewowe z mapami, którymi dysponowaliśmy. To są symulacje. Symulacje pokazujące na razie w wymiarze statycznym, które tereny zostaną zalane. Jak się podniesie o metr, o dwa metry, o trzy. Mieliśmy to policzone do 8 metrów. I wielokrotnie, kiedy z panem komendantem, chociażby kiedy usłyszeliśmy, tu wielkie podziękowania, naprawdę, to jest rekord świata, kwestia koordynacji służb, straży pożarnej, policji, służb powiatowych, służb miejskich, no i oczywiście relacji też z gminą wiejską. W wielu miejscowościach tego nie było. My wiedzieliśmy, gdzie kłaść worki, my wiedzieliśmy, które ulice będą mogły być ewakuowane w zależności od tego, jaka fala przyjdzie. Worków, proszę państwa, ułożono, myślę, że około 150 tysięcy w Bolesławcu. To proszę sobie policzyć, jeżeli przeciętny człowiek, nie wiem, przerzuci 100 worków, to ile trzeba ludzi? 1500 osób. To nie był normalna, typowa, drobna sytuacja kryzysowa. Ona wymagała pospolitego ruszenia. I to pospolite ruszenie, ja jestem z tego bardzo dumny,
objęło ogromną ilość mieszkańców. Tylko znowu, ja widziałem wielu radnych na wałach, pracujących, ubłoconych, mógłbym dzisiaj sypać nazwiskami, chociażby tutaj są radni, którzy również w tym uczestniczyli, a później mi przerzucono tych radnych, którzy siedzieli przy komputerach i nie ułatwiali działalności. To było zjednoczenie. Dzisiaj jest tak, że próbuje się w jakiś sposób szukać winnych. Proszę Państwa, kwestia mostu. Akurat pan radny powinien wiedzieć. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to jest administracja rządowa. A czy pan wie, że kilka miesięcy temu zmieniono dyrektora tej dyrekcji we Wrocławiu? Znakomity fachowiec, pani Lidia Markowska, która doprowadziła do budowy tego mostu i wiele innych problemów, została odwołana. Nawet nie poinformowano nas, że dyrektor się zmienił. Magazyn, Rządowa Agencja Rezerw Materiałowych. Pan starosta dość mało szczegółowo, to ja powiem więcej. Godzina 18, sztab kryzysowy. Dostajemy SMS-a, że o 20 powódź się powinna zakończyć, bo oni zamykają magazyn. A magazyn jest między Legnicą a Prochowicami. Podjęta decyzja, pan Krzysztof Basiak wysyła razem z pracownikami poworki, żeby zdążyć. Przyjechali za 5:08, bo o 8:00 zamknięto. Worki wydawano rano. Następnego dnia te same worki, to już nie informowano, że za 2 godziny, tylko poinformowano pana starostę, że właśnie magazyn jest zamknięty w poniedziałek. Tylko nasza interwencja, był również pan wicestarosta przy tej rozmowie z panem wojewodą, myśmy powiedzieli, my zapłacimy tym ludziom z własnej kieszeni. Niech oni otworzą magazyn. Po północy worki przyjechały do Bolesławca. Chcę państwu przypomnieć, że prognoza pogody. W czwartek i w piątek bardzo silne opady deszczu powodujące podtopienia i zalania na południu kraju. To co my zrobiliśmy wtedy? Myśmy odczytali to w pierwszym momencie jako kwestia, że może przyjść ta tak zwana powódź błyskawiczna spowodowana tymi opadami. Opróżnianie wszystkich zbiorników retencyjnych w Bolesławcu, czyszczenie wszystkich klap zwrotnych, kanalizacji. Proszę zwrócić uwagę. Mietków, rzeka Bystrzyca, pokażcie mi, to jest odpływ, tak? Pierwsza, odpływ 2 m³ na sekundę, dopływ 13 metrów. Nie podejmuje się decyzji o spuszczaniu wody. Czyli inaczej mówiąc, w Mietkowie na sekundę przybywa 6 razy więcej wody niż wypływa. Macie państwo Dobromierz. 0,50 spust, prawie 13 metrów dopływ. Inaczej mówiąc, 24 razy więcej wody dopływa. Nikt nie podejmuje decyzji o spuszczeniu tej wody. Mało tego. W wywiadzie z RZGW, chyba w Opolu, gdzieś tam, rzeczy dotyczące Jeziora Neskiego czy Otmuchowa. Oni mówią, że nie widzą potrzeby spuszczania. Jest oczywiście bardzo poważne pytanie, dlaczego tej decyzji nie podjęto. I my, proszę Państwa, mieliśmy szczęście w tym wszystkim. Nasz zbiornik. Niemcy wybudowali tutaj system zbiorników po wielkich powodziach. System zbiorników na Kwisie. Dwa wielkie, Leśna, Wiedrzychowice. I jeśli chodzi o Pilchowice, to jest największa zapora kamienna w Polsce, która mogła zgromadzić ogromną ilość, tu są różne dane, ale co najmniej 50 milionów metrów sześciennych. Dzięki Bogu, że nie była administrowana przez Wody Polskie, bo bylibyśmy w tej górnej grupie, gdzie nie zdecydowano by o spuszczeniu wody. Pilchowice spuszczały wodę. My mamy za mało informacji dotyczących tego, czy spuściły całą wodę, czy tylko część, ale decyzja była dobra. I my mieliśmy dane dotyczące z tych Pilchowic, które pokazywały, że jeszcze w sobotę zbiornik poprzez to spuszczanie, poprzez podnoszenie poziomu rzeki, mógł przyjąć w tym czasie chyba około 30 milionów metrów. Później to się oczywiście
napełniło, zaczęło przelewać przez koronę i to już był ten moment, w którym ta fala poszła, tak? I kolejna rzecz, proszę Państwa, w Polsce nie ma ustawy o obronie cywilnej. Nie ma obrony cywilnej. Dlatego obronę cywilną w Polsce zastępuje pospolite ruszenie. I gdyby nie to pospolite ruszenie, gdyby nie ta aktywność obywatelska, polegająca na tym, że ci ludzie bardzo ciężko, nie patrząc na różne rzeczy, różne grupy, począwszy od tych radnych, poprzez różne stowarzyszenia, kibice Bolesławiec, Cewce Bolesławiec, wszyscy pracowali na wałach. Inne sytuacje, proszę Państwa. Ulica Kościuszki, osiedle na ulicy Kościuszki. Dowiadujemy się, że nie ma prądu. Proszę Państwa, powiem tak, bo staram się powstrzymywać od bardzo ostrych wypowiedzi. Ale powiem Państwu, my w nocy woziliśmy tym dzieciom posiłki. A następnego dnia, uradowani, okazało się, że jednak dzięki tutaj bardzo ostrej interwencji pana starosty, jednak znalazł się agregat, za pomocą którego przyłączono ten prąd i wreszcie mieli światło i prąd ci ludzie. No tak. Tylko, że okazało się, że procedury przewidują, że agregat pracuje tylko od 6 do 22. O 22 Tauron zabiera ten agregat. Od 22 do rana osiedle było dalej pozbawione oświetlenia, a my nie mogliśmy wejść w tę sieć, bo to nie jest nasza sieć. Myśmy złamali prawo, już nie mówiąc o tym, że moglibyśmy mieć problemy karne. To są te problemy, o których my nie mówimy. Ale skoro Państwo próbujecie udowodnić, że służby miejskie, które pracowały bardzo ciężko, zajmowały się tylko basenem, bo taką narrację prowadzicie, to musiałem troszeczkę Państwu tej tajemnicy sprzedać. Jeszcze raz proszę o to, żebyśmy wspólnie próbowali rozwiązywać kolejne problemy, które się pojawiają wraz z opadnięciem wody, wraz z kwestiami dotyczącymi poszukiwania środków na odbudowę kładki, bo przecież musimy ją rozebrać, kładkę na ulicy Spacerowej. Pan Krzysztof Basiak, który nie spał przez 2 doby, ja mówię, Krzysiek, idź już do domu, weź się na chwilę połóż. Rozchodzimy się, jest grubo po północy chyba. Przychodzę do domu, Krzysiek dzwoni, przepraszam, pan prezes dzwoni. Mówi, szefie, woda zaczyna przeciekać na Mostowej. Ja już nic nie mówię, mówi, biorę chłopaków, jedziemy. Na Mostowej, panie radny, też nie ma infrastruktury miejskiej. Wasza teza, którą próbujecie udowodnić, że miasto się tylko zajmowało infrastrukturą miejską, jest absolutnie niesprawiedliwa. Ja widzę w tym tylko cel polityczny. A dlaczego baseny? Proszę Państwa, my mieliśmy informację, że wykonawca, który buduje te baseny, zabezpieczył te baseny. Wykonawca nie zabezpieczył tych basenów. Dlatego nasi pracownicy Ośrodka Kultury, Urzędu Miasta, pracownicy MOSIR-u z udziałem części strażaków, bo część strażaków w tym momencie już sypała worki na ulicy Spacerowej wokół tych budynków. Dlaczego ci strażacy? Bo ci strażacy nauczyli naszych pracowników, naszych urzędników układania worków, bo oni nie wiedzieli, jak się te worki układa. Ułożyli worki od strony rzeki Bóbr. Tam w pewnym momencie skarpa się urwała, drzewa strzelały jak zapałki. Woda zaczęła nachodzić od ulicy Spacerowej. Dobrze, że tam też został ułożony ten wał, tak, wał z worku. Chciałem tutaj odpowiedzieć też na zarzuty pana radnego Matyjewicza. Tak naprawdę mi ciężko nawet o tym mówić w tej chwili. Dużo powiedział pan starosta, dużo powiedział pan prezydent, ale to, co pan Matyjewicz powiedział, pan Matyjewicz dzień po tym, co się stało, znowu dzieli naszych mieszkańców. Naprawdę jest to dzielenie naszych mieszkańców, którzy naprawdę ciężko pracowali przy tym. Ci ludzie, te służby miejskie, to są nasi mieszkańcy, mieszkańcy naszego powiatu. Oni pracowali w każdym miejscu, a pan Matyjewicz tego nie widział po prostu, bo może był
zajęty innymi sprawami. Jeśli chodzi o materiał, nie wiem, czy pan Matyjewicz zdaje sobie z tego sprawę, ile to jest tysięcy ton tego materiału, ile poszło do ratowania Bolesławca. My Bolesławiec uratowaliśmy i z tego dzisiaj się cieszymy. Tym materiałem, który przyjechał. On nie był idealny, on nie jest do wykorzystania do murowania. To był materiał, który wyciągnęliśmy z każdej strony, jakiej tylko mogliśmy. To jest 30 tysięcy ton, to jest 5 tysięcy kilometrów przejechanych przez nasze pojazdy miejskie. To jest 60 osób, które ciężko pracowały wraz z rodzinami, które były wszędzie. Oni nie byli oznakowani i oni nie świecili sobie neonami, że my jesteśmy ze służb miejskich. My nie zastanawialiśmy się w tym momencie, żeby się oznakowywać albo zrobić z siebie bohaterów. W tym momencie bohaterami jest nasze społeczeństwo, które uratowało Bolesławiec. A dzień po to na pewno nie jest miejsce na to, żeby ich dzielić. Dlatego ja w imieniu naszych mieszkańców nie życzę sobie dzisiaj takich komentarzy. Ja liczb dzisiaj nie będę podawał, bo ja jestem dzisiaj nieprzygotowany. Nikt z nas nie powiedział, że nie państwo jako służby miejskie nie zasługujecie na to, co najlepsze, za to, coście zrobili. Wiemy to i wiemy też, ja to wiem, panie prezydencie, że nie wszystko było tak, jak miało być. Nigdy natomiast nie byliśmy i nigdy nie przestaniemy mówić o tym, co sądzą mieszkańcy, bo to nie Radek Palczewski sobie usiadł gdzieś tam i coś tam napisał, tylko mieszkańcy się nas pytali, czy są to, gdzie są służby, gdzie jest piasek, jak to zrobić, i tak dalej, tak? Ja nie widziałem pana na wałach. Ja pana też nie. Mogę panu powiedzieć, o na przykład, proszę zapytać pana radnego, czy byłem na wałach, czy nie. Pana nie widziałem. W porządku. Ja pana też nie, więc odpowiadam. Natomiast, no nie, pan mnie widzi, bo pan prawdopodobnie nie wiem, gdzie był. Ja pana nie widziałem. Więc prosiłbym o rozwagę. Dobrze. Możemy w ten sposób panie prezydencie, rozmawiać. Panie prezydencie. Ja przytoczę pana wypowiedź. Mhm. Oj, nie będzie pozwolenia na użytkowanie. Teren jednak zalewowy. A gdzie ja coś takiego napisałem? Proszę pana, no tu pan napisał. Teren jednak zalewowy. Później pan Huczyński z pana formacji politycznej. Oj, oj, oj. A taki był ładny temat w kampanii wyborczej. Wzorowa inwestycja, świetnie wydane pieniądze dla dobra mieszkańców i w tym podobne zagrywki Piotra Romana, a tu taki klopsik, klops. To jest pisane, panie radny, w czasie, kiedy my walczymy z powodzią. Dobrze. Panie prezydencie, proszę nie ujmować mi możliwości, ja odnajdę, bo tam było dość dużo emocji, dość dużo informacji. Natomiast ja nie wiem, czy ten basen jest takim elementem, o który powinniśmy się spierać, natomiast taki był odbiór ludzi. Niezależnie od tego, co byśmy powiedzieli, to taki był odbiór ludzi. Ja byłem na bałach. No to w porządku. Tak, szanowni państwo, łatwo jest nam oceniać po wszystkim, ale wtedy trzeba było działać. Potem łatwo oceniać. No, mamy te przykłady też z historii, że łatwo się niektóre fakty ocenia, ale już po fakcie. Działa się wtedy, a potem to już trzeba wyciągnąć fakty, ale na podstawie wnioski, ale na podstawie faktów. Na podstawie faktów, a nie domysłów, plotek i tego typu informacji. Ja mam prośbę olbrzymią, ponieważ my naprawdę z wielkim szacunkiem, chociaż jesteśmy nazywani opozycją, podchodzimy do działań pana starosty i wiemy, ile czasu to włączył i oceniamy to w sposób bardzo pozytywny, na ile się dało, bo też staraliśmy się włączać. Natomiast ja mam olbrzymią prośbę do państwa wszystkich o obniżenie emocji. Te emocje są nam niepotrzebne, natomiast prosiłbym pana prezydenta tylko o jedną rzecz.
aby zastanowić się rzeczywiście nad kanałami informacyjnymi, ponieważ do ludzi dociera cieczka. I tutaj to, co ludzie czytają, a w stosunku do tego, co powiedział przed chwilą pan prezydent, to są dwie różne rzeczy i błagam, przestańmy dzielić ludzi ze względu na politykę. Dziękuję bardzo. Co do większości wniosków, o których powiedział tutaj pan prezydent, nasz gość, ja się zgadzam z panem. Co do polskich wód, ja się z panem zgadzam. Co do informacji, która przychodziła albo nie przychodziła, bo to tak trzeba by było nazwać, prawda? Też się z panem zgadzam, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że mieszkańcy Bolesławca, mieszkańcy gminy Bolesławiec mają czasami inne odczucia. Nie możemy im tego... Panie radny, gdyby pan zadał pytanie, czy jest to teren zalewowy, to by pan uzyskał odpowiedź. Pan natomiast dokonał twierdzenia prostego. Pan po prostu stwierdził, że to jest teren zalewowy. Rozumiem. Jeszcze raz pana informuję, że ta część, w której budowane są baseny, obroniła się między innymi dlatego, że to nie jest teren zalewowy. Państwo rozpowszechniacie tego fake newsa. Ja już nie wiem, powiem szczerze, że zastanawiam się, czy większa radość u was by nie była, gdyby te baseny zostały zalewowe. Oj nie, to naprawdę nie byłaby większa radość. Jeśli to nie jest teren zalewowy, to panie prezydencie, jak mamę kocham, jest to pierwszy raz, kiedy ktoś o tym powiedział. Wystarczyło wejść na portale RZGW i by pan zobaczył. Akurat pan powinien wiedzieć, gdzie trzeba tego szukać. Oczywiście, panie prezydencie. Natomiast to nie był element zarzutu, tak? Po prostu. Tam był jakiś film, który siedział lato po sieci, gdzie płynęła woda na basen. Tak? Przed chwilą radny Rudyk zaapelował o politykę informacyjną. Panie radny Rudyk, jak my mamy to zrobić, skoro fake newsy wychodzą od ludzi, którzy są liderami waszego ugrupowania? Musi pan to robić. Proszę pana, jestem człowiekiem, który zawsze mówi prawdę.